Dlaczego minister infrastruktury nie zgłosił swoich wątpliwości Radzie Nadzorczej PKP? W Faktach pytamy o aferę związaną z kontraktem na ochronę dworców podczas Światowych Dni Młodzieży. Rada Nadzorcza PKP SA nie dostała od ministra infrastruktury polecenia skontrolowania umowy zawartej przez zarząd spółki z firmą Sensus. Nie było też wniosku o zawieszenie zarządu ani zablokowania wypłaty pieniędzy. Andrzej Adamczyk nie powiadomił formalnie Rady o podejrzeniu nieprawidłowości, choć sam złożył zawiadomienie do CBA. Ustalił to reporter RMF FM. W Warszawie tym tematem zajmuje się Mariusz Piekarski. Mariuszu, dlaczego minister nie wykorzystał Rady Nadzorczej? Minister Adamczyk unika ostatnio dziennikarzy i pytań w tej sprawie. Służby prasowe ministra od ponad tygodnia nie potrafią odpowiedzieć na moje pytania, w jaki sposób minister posłużył się Radą Nadzorczą, która w jego imieniu ma kontrolować zarząd PKP, by sprawdzić aferę z ochroną dworców i ewentualnie zablokować straty finansowe. Podobne pytania o aktywność ministra, ale i samej Rady Nadzorczej skierowałem do PKP. Zamiast odpowiedzi usłyszałem, że udzielenie informacji w tej sprawie wymaga zgody ministerstwa, której nie ma. Jeden z członków Rady Nadzorczej potwierdza jednak, że do Rady nie dotarła żadna informacja o podejrzanym kontrakcie i instrukcje od ministra. Rada nie miała wiedzy, myśmy się tym nie zajmowali. No ja nie wiem, być może ktoś z członków, ale pod obradami Rady Nadzorczej nie było. Gdybyśmy rozmawiali, to na pewno byśmy się tym zajęli. Leszek Miętek przyznaje, że o aferze z ochroną dworców dowiedział się już po zatrzymaniach członków zarządu PKP z mediów. Jak jechałem samochodem i RMF słucham. A to był początek marca. Minister w CBA był 5 lipca.